Beata Chmielewska, zapraszam na dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieskiej. A w naszym dzisiejszym programie sporo czasu poświęcimy na rozmowę z wójtem gminy Chodzież, panem Zbigniewem Salwą, w którym dokonuje on podsumowania kończącej się kadencji samorządu lokalnego. Zaprosimy także Państwa na relacje z aktualnych wydarzeń kulturalnych i nie tylko z terenu naszego miasta i całego regionu. Dziś moim i Państwa gościem będzie wójt gminy Chodzież, pan Zbigniew Salwa, z którym rozmawialiśmy na temat kondycji gminy wiejskiej Chodzież podczas kończącej się kadencji samorządu lokalnego. Panie wójcie, dobiega bieżąca kadencja samorządu. Czy można uznać, że dla gminy Chodzież był to okres udany? Moim zdaniem oczywiście okres dla gminy Chodzież był okresem udanym, aczkolwiek nie mogę tu powiedzmy z całą stanowczością powiedzieć, że całe kworum, cała społeczność gminy Chodzież w 100% moje słowa uzna jako powiedzmy zasadne czy prawdziwe. Adwersarze zawsze mają inne zdanie, ale chwała, bo dzięki również krytyce, ale krytyce merytorycznej, gmina robi to, co robi i myślę, że robi dosyć poważne postępy. Zwykle najlepszym, najbardziej wyraźnym miernikiem rozwoju i działalności lokalnego samorządu są zrealizowane inwestycje. Czym może się gmina Chodzież pochwalić w tej kadencji? Co udało się zrobić dla mieszkańców? Znaczy, ja bym nie chciał wymieniać rzeczowo poszczególnych inwestycji. Było tego dosyć dużo. Ja myślę, że należałoby spojrzeć troszeczkę w innym kontekście, że te wszystkie inwestycje, które żeśmy wykonali, a przede wszystkim były to inwestycje w infrastrukturę, czyli kanalizacja, woda, drogi. I teraz w ostatnim etapie, można mówić w roku 2006 jakoby, czy już zaczęte w 2005, rozpoczęliśmy dość pokaźne nakłady na oświatę. Mam tu na myśli budowę budynku gimnazjum gminnego naszego przy Zespole Szkół w Ratajach, czy remont, modernizacja, budowa, bo to w pewnym sensie jest i budowa również szkoły w Stróżewie. I jako już następne zadanie wyznaczone przy tej szkole w Stróżewie, budowa boiska sportowego, ale to już takiego obiektu z prawdziwego zdarzenia. Ale to, co rozpocząłem, chciałbym jakby dokończyć, że jako ten sukces, który należałoby podkreślić, to przede wszystkim to, że udało nam się skorzystać ze środków unijnych, tak przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych, bo praktycznie połowa tej kadencji już była środkami akcesyjnymi i w tym momencie ze środków, jakieśmy wydawali na inwestycje, osiągnęliśmy, jak na nasze warunki, osiągnęliśmy dobry wynik, bo mamy praktycznie 38% zwrotu środków pomocowych, czy dostaliśmy środków pomocowych w całości wydanych środków na inwestycje. Panie wójcie, wielokrotnie w naszych programach informowaliśmy o inwestycjach związanych z ogólnie pojętą ochroną środowiska. Gmina kładzie duży nacisk na tego rodzaju inwestowanie, na tego rodzaju zadania. Czy w najbliższym czasie także będą planowane do realizacji tego typu przedsięwzięcia? Będą oczywiście, tym bardziej będą na pewno w następnej kadencji realizowane dalsze przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Wynika to z prostej przyczyny, że wstąpiliśmy jako udziałowiec do spółki wodno-ściekowej miejskiej, a to wyznacza jakby nowe priorytety. Mam na myśli tutaj, że w najbliższej przyszłości chcemy zlikwidować ostatnio małą oczyszczalnię w gminie Chodzież, która znajduje się w Oleśnicy, która jest w tym momencie bardzo droga w swojej eksploatacji i chcemy przebudować cały system kanalizacyjny, żeby oprzeć się tylko o jedną oczyszczalnię ścieków, która znajduje się na Studzieńcu. W związku z tym poczyniliśmy już zaawansowane plany przyszłościowe. Rozpoczęliśmy rozmowy z miastem, z burmistrzem w sprawie przebudowy czy rozbudowy po części oczyszczalni ścieków. I w związku z tym, żeśmy też przystąpili do krajowego systemu, to znaczy to jest takie dosyć skomplikowane, tam się liczy RLM-y i zostaliśmy pozytywnie
zaopiniowani przez Urząd Marszałkowski i w tej chwili jesteśmy w krajowym systemie kanalizacji, bo to tak się nazywa, i w związku z tym otwierają się następne możliwości do korzystania z różnych transz, z różnych grantów, które właśnie mają przede wszystkim ochronę środowiska. Ale jakby kończąc ten temat, to powiem, że gmina Chodzież na dzień dzisiejszy posiada już ostatnią dokumentację opracowaną na skanalizowanie wsi Stróżewa i wtedy już cała gmina ma wszystkie nitki główne rozwinięte. Oczywiście tam zawsze budowy, tak jak w Milczu na przykład, gdzie jest kanalizacja, no ale są z boku poszczególne gospodarstwa, które będziemy w następnych latach po prostu przyłączać do tego systemu kanalizacyjnego. Jesteśmy teraz w takim okresie, kiedy dokonuje się podsumowania wykonania budżetu samorządów lokalnych za pierwsze półrocze. Czy można powiedzieć, że budżet gminy jest stabilny i ta płynność finansowa będzie utrzymywana? No, mi gdzieś tam przypięto nawet taki przydomek, powiedzmy, że jestem jakimś tam księgowym, czy jestem ministrem finansów, bo różne słyszę takie pod moim adresem, moim zdaniem chwalebne, powiedzmy, słowa. I w związku z tym no, oświadczam, że nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o płynność finansową, aczkolwiek no, marzyłbym sobie, życzyłbym sobie, żeby ta płynność była lepsza, ale ona wynika z tego, że część wniosków, które składamy po środki unijne poprzez Urząd Marszałkowski, ich rozpatrzenie, ich załatwienie no, trwa po prostu zbyt długo. Przytoczę tylko taki fakt, na przykład myśmy złożyli dwa wnioski w ramach odnowy rewitalizacji wsi, bo tak to się nazywa. Te wnioski zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski, znajdują się na liście do załatwienia. Myślę, że zostaną w końcu załatwione pozytywnie. Te wnioski miały, czy te zadania inwestycyjne miały być prowadzone w Pietronkach i w Ratajach. No niestety, myśmy wniosek złożyli w ubiegłym roku 5 maja. Dzisiaj już mamy praktycznie koniec września. Ten wniosek ciągle jest jeszcze na etapie załatwiania. To znaczy on jest na liście, no ale ponieważ u góry bez przerwy zmieniają się ministrowie, zmieniają się rządy poprzez wybory parlamentarne, a to powoduje, że każdy minister ustawia na nowo, w jaki sposób będą przydzielone czy rozdzielane środki finansowe, a to powoduje, że wszystko skupia się tu na dole, u nas w gminie, bo my musimy ciągle w budżecie te pieniądze blokować. Na przykład te dwie inwestycje, które wymieniłem, one mają w sumie kosztować około 650 tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, że te 650 zł cały czas są zapisane w naszym budżecie już w roku ubiegłym i w roku bieżącym. I w roku ubiegłym można powiedzieć, że o tyle żeśmy mniej zrobili, ponieważ musimy te pieniądze jakby cały czas w budżecie mieć zblokowane. Podobnie już ma się sytuacja w tym roku. Złożyliśmy następne wnioski na budowę drogi w Konstantynowie, która będzie kosztowała przeszło 800 tysięcy i znowuż te środki blokujemy. Kiedy to zostanie de facto powiedziane, że możemy podpisywać umowę, tego jeszcze nikt nie wie. Przypuszczam, że w tym roku znowuż będą te wnioski, bo w sumie jest to 4 wnioski razem. Kwota około 1,5 miliona złotych będzie w naszym budżecie zblokowana. No, zapaliło się zielone światełko, tak bym to powiedział, bo Ministerstwo Finansów w tej chwili dokonuje małej korekty w ustawie o finansach publicznych. No i tam ma się wprowadzić taki zapis, że jeżeli się złoży wniosek i ten wniosek zostanie, powiedzmy, wyliczony w ten sposób, że na przykład gmina dostanie zwrotu, czy może oczekiwać zwrotu wysokości, bo tak jak w naszym przypadku, my otrzymujemy w granicach 45% zadania, wysokości zadania, to wtedy te środki można wpisać do budżetu, czyli automatycznie możliwości finansowe w gminie, te inwestycyjne, o te pieniądze, które ewentualnie będziemy oczekiwali, powiedzmy, ze środków unijnych, no zwiększą się. Jak się okazuje, działania władz i rządu czasem utrudniają mobilność finansową i działalność inwestycyjną w gminach. Nakładane są także na gminy coraz większe obowiązki i zobowiązania, na przykład w zakresie pomocy społecznej. Czy ten system w gminie funkcjonuje dobrze? Powiedziałbym w ten sposób, jak każdy podatnik, jeżeli odwiedza gminę Chodzież, a na pewno odwiedza, to dzisiaj już jest to namacalne, jest to widoczne. Myśmy
dla opieki przygotowali pomieszczenia, myśmy przebudowali, także opieka jest w całości na parterze. Jeszcze docelowo zostanie wykonany chodnik, wykonane wejście drzwiowe, żeby niepełnosprawni mogli w sposób bezkolizyjny korzystać z opieki. I myślę, że tak jak mamy teraz zorganizowaną opiekę, jest to po prostu no, w kierunku podatników. No, uważam, że jest dobrze, natomiast, bo w opiece są wykonywane jakby dwie funkcje. Są nasze zadania własne i są zadania zlecone. No i znowuż to wszystko, co nam rząd zleca, co nam rząd podrzuca, no to oczywiście na to nie dostajemy wystarczającej ilości środków, no bo jeżeli przeważnie są takie zapisy, może nawet w ten sposób, że kiedy żeśmy otrzymali do załatwienia wszystkie zasiłki rodzinne, to w pierwszej ustawie było zapisane, że otrzymujemy na te zadanie, otrzymujemy 2% poniesionych, wypłaconych pieniędzy, bo to nawet nie poniesionych nakładów, tylko wypłaconych pieniędzy. A więc było to mało. No, żeśmy w różny sposób protestowali, no, rząd nam podniósł, można mówić, dużo, bo 50%, bo mamy 3%, ale te 3% naprawdę w całości nie pokrywa. Podobnie teraz jest sprawa z paliwem rolniczym. My musimy wszystko zrobić, musimy wydać decyzję, musimy te decyzje wysłać pocztą, to wszystko muszą być potwierdzenia zwrotne i tak dalej. I rząd na obsługę tego zadania na paliwa rolnicze przyznał nam 2% wypłaconych pieniędzy, a więc to jest zupełnie i naprawdę bardzo mało, bo z tego, co dzisiaj się orientujemy, wypłacimy powiedzmy tych pieniążków za paliwo rolnicze w granicach 100 tysięcy złotych, no to 2% jest 2 tysiące. Co można zrobić w gminie za 2 tysiące? Panie Wójcie, przy realizacji wszelkich przedsięwzięć gminnych, jak obserwujemy aktywność mieszkańców gminy, może Pan chyba liczyć na szereg działających na terenie gminy stowarzyszeń. Jest wielu społeczników, wiele osób, które własnym sumptem próbuje poprawiać jakość życia w swoich miejscowościach. Czy może Pan liczyć na współpracę z lokalnymi małymi społecznościami? No to jest osobny punkt, powiedzmy, który mnie w jakiś sposób buduje i cieszę się z tego tytułu, że będąc tu już na urzędzie drugą kadencję, że jednak te społeczności lokalne coraz bardziej inicjatywnie zaczynają działać, włączają się. Zresztą ja wszystkim powtarzam zawsze i hołduję takiej zasadzie. Jakby dwie zasady bym powiedział, że staram się, żeby co roku w każdej wiosce, choćby powiedzmy słup ogłoszeniowy czy tablica, ale żeby coś w tej wiosce zrobić, oprócz tego, że są zadania jakieś wiodące, to jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia to zawsze mówię, że jeżeli społeczność się zorganizuje, jeżeli ma pomysł, to ja jako wójt na pewno pieniądze na materiał znajdę. Jeżeli ludzie chcą się zaangażować swoją pracą i troszkę poświęcić własnego czasu, to my pieniądze zawsze na ten materiał znajdziemy. Przykładów jest wkoło po prostu dużo, także gdzie by się nie spojrzało, na każdą wioskę praktycznie coś się dzieje. Tu powodzeniem jakby po części cieszą się w tej chwili świetlice, czy już, bo przechodzimy jakby ze świetlic socjoterapeutycznych, chcemy je rozwinąć na świetlice wiejskie. Także jest duże, no duże zaangażowanie społeczeństwa, no a tym samym pomału te życie kulturalne na wsi na miarę naszych potrzeb finansowych i możliwości, no zaczynamy po prostu budować i tworzyć. I z tego jestem po prostu no, szczęśliwy i zadowolony, bo jeżeli jadę, widzę, że coś się na wsi dzieje. Panie Wójcie, na zakończenie, jakie są najważniejsze inwestycje w gminie, najważniejsze zadania, które jeszcze wymagają realizacji? To, o czym myśli Pan na co dzień, co może nie daje do końca spokoju, te najważniejsze zadania, które no, wymagane są jako priorytetowe do zrealizowania w najbliższej przyszłości? Tak jak już na wstępie powiedziałem, że w tej chwili żeśmy dali zielone światło, można mówić o oświacie, bo kończymy jakby oświatę, bo w tej kadencji żeśmy wyremontowali wcześniej szkołę w Szczelcach. W tym roku praktycznie żeśmy wewnętrznie wyremontowali szkołę w Oleśnicy. Można zobaczyć, jakie są piękne pomieszczenia klasowe porobione i tak dalej. Następne, powiedzmy, rozpoczęte te zadanie, co wspominałem, a więc budujemy Rataje, budujemy Stróżewo i to no, jeszcze rok czasu potrwa, ponieważ Stróżewo i Rataje mają być oddane w przyszłym roku na 1 września. I uważam, że jakby sprawa inwestowania w oświatę w pewnym sensie zostanie, ta inwestycyjna będzie jakby zamknięta. To
To nie znaczy, że nie będziemy ponosić kosztów, no bo co roku trzeba gdzieś okno wymienić, czy piec jakiś zmienić, coś takiego, no ale w tą oświatę będzie inwestowane. Docelowo patrząc, jeszcze gdzieś tam, tak jak wspomniałem, budujemy boisko sportowe w Stróżewie, no ale to jest, będzie boisko na otwartej przestrzeni. No, wszystkim tu się marzy, a mi osobiście tym bardziej, budowa sali gimnastycznej właśnie w kompleksie szkolnym przy Stróżewie. I tak jak wspomniałem, będzie to wtedy piękny, ładny kompleks sportowy, rekreacyjny, z salą, no, z boiskiem. No, wszystko będzie jakby w jednym miejscu. Natomiast no są również, no nie chciałbym się specjalnie chwalić, no bo będziemy ciągle kontynuować. Oczywiście będziemy jechali w ochronę środowiska, będziemy duże nakłady ponosić. Tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy zaawansowani już dosyć poważnie nad utworzeniem czy nad powołaniem, powiedzmy, spółki, która zajmie się wysypiskiem, zajmie się recyklingiem no, śmieci w Kamionce. Są poważni inwestorzy, mamy na dzień dzisiejszy 3 inwestorów, którzy chcą ewentualnie wstąpić do tej spółki, chcą ponieść te koszty. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. W każdym razie można to powiedzieć w ten sposób, że nasze finanse, czy nasze nakłady finansowe w budowę infrastruktury, a to naprawdę kosztowało wiele wyrzeczeń, dzisiaj zaczynają przynosić efekty. Pojawia się bardzo dużo, powiedzmy, inwestorów, którzy budują, przykładem chociażby Podanin jest, jak na samym wjeździe, przecież nikt nie marzył, że kiedyś tam powstanie tak piękna stacja, a w tej chwili będzie jeszcze oddany motel, także no, jest to takie ładne okienko, są następne tereny wyznaczane, no, wiemy wszyscy też, bo to już kilka razy było mówione, że Europol no, czyni starania z wykonaniem swojej inwestycji. Są następni, ale to mówię, wszystko w swoim czasie. Te nakłady, które żeśmy ponieśli w przeszłości, one dzisiaj zaczynają procentować, a tym samym nasza płynność finansowa, mimo że nawet w tych zadaniach zleconych rząd nam nie pokrywa pełnych kosztów, to po prostu u nas jest jakby stać ponieść te koszty tylko dlatego, żeby no, podatnik w jakiś sposób czuł się usatysfakcjonowany, żeby no, czuł się, że jeżeli płaci podatki, to coś od tej gminy dla niego się po prostu należy. Wobec tego można podsumowując powiedzieć, że gmina Chodzież staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pięknym miejscem do mieszkania i życia, ale także coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do nowych inwestycji. No na pewno tak, tylko problem, jaki dzisiaj mamy przed sobą, no niestety jest ta z jednej strony kochana jedenastka, bo mamy jakieś połączenia, powiedzmy, z krajem, ze Śląskiem i tak dalej, ale z drugiej strony no, te instytucje monopolistyczne, bo takich trzeba nazwać, to są monopole, drogi krajowe czy powiedzmy energetyka, no są to problemy do pokonania i tak jak wspominałem z Podaninem, który jest naszym oknem inwestycyjnym na świat, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie na tereny inwestycyjne, no dzisiaj cały czas już od 2 lat praktycznie paramy się, żeby wykonać zjazd, czyli zrobić taką dużą krzyżówkę tak zwanego lewoskrętu, żeby można było zaspokoić te wszystkie tereny inwestycyjne, żeby tam nie było kolizji, a z drugiej strony również brakuje, że tak powiem, no, tego zaopatrzenia energetycznego. Wszystko jest w uzgodnieniach, no ale to powiedzmy drogi krajowe obiecują za 2-3 lata no coś prawdopodobnie da się zrobić. No ale te sygnały, które słyszymy, że rząd polski wycofał się z nakładów inwestycyjnych na budowę, przebudowę drogi S11 i piątki, czyli połączenia jakby Śląska z morzem. No a wiadomo, że Wielkopolska jednak, jeżeli chodzi o pomysłowość, no ma pomysł inwestycyjny. A jeżeli tych pieniędzy nie będzie na przebudowę, na poprawienie tej infrastruktury drogowej i energetycznej, no to tym samym gdzieś tam troszkę się zatrzymamy w miejscu, no i ci słabsi będą do nas, że tak powiem, szybciej dochodzić. No ale czas wszystko pokaże. Wobec tego nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć, że tak czy inaczej w gminie Chodzież warto być, żyć, mieszkać i inwestować.
Gdyby było inaczej, to na pewno już dawno bym, że tak powiem, stąd uciekł, a ponieważ jednak mam jakąś satysfakcję, że tu pracuję, cieszę się, jak się oblicze gminy zmienia, cieszę się również, jak widzę zadowolonych podatników, dlatego też chcę tu dalej być, chcę pracować i no chciałbym tą gminę ujrzeć, że tak powiem, no doskonałą, piękną, żeby no mieszkańcy czuli się tu bardzo szczęśliwi. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na 29 września, dyskutowano na temat m.in. modernizacji pływalni Delfin. Podjęto także szereg uchwał związanych z bieżącym życiem naszego miasta. 29 września tego roku zorganizowano kolejną sesję Rady Miejskiej w Chodzieży. Na początku sesji uczczono minutą ciszy pamięć po staroście powiatu chodzieskiego, świętej pamięci Władysławie Krawcu. Następnie przyjęto porządek obrad, wprowadzając do niego drobne zmiany. Radni zaakceptowali także brzmienie protokołu sesji odbytej 29 sierpnia tego roku. Następnie wysłuchano sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta Chodzieży, pana Wojciecha Nowaczyka. Burmistrz Nowaczyk poinformował radnych o najważniejszych sprawach związanych z bieżącą działalnością urzędu i pracą burmistrza. Poinformował m.in. o przystąpieniu do wykwaterowania i wyburzenia budynku przy ulicy Żeromskiego 21, gdzie, jak Państwa informowaliśmy, ma powstać kolejny budynek wielorodzinny, który jest następną inwestycją Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Burmistrz poinformował także o przystąpieniu do modernizacji ulicy Wiosny Ludów. Jest to inwestycja współrealizowana ze starostwem powiatu chodzieskiego. Poinformował także radnych i zebranych na sali sesyjnej gości o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację i remont pływalni Delfin. Zgodnie z zapewnieniem burmistrza Wojciecha Nowaczyka, w przetargu zwyciężyły lokalne przedsiębiorstwa, które realizować będą tę inwestycję. Burmistrz Wojciech Nowaczyk poinformował także o przystąpieniu do prac związanych z uruchomieniem przepompowni na Borce, która pompować będzie wodę do Jeziora Strzeleckiego. Po sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta Chodzieży w punkcie interpelacji i zapytania radnych rozgorzała dość dynamiczna dyskusja. Poruszono w niej kilka problemów. Jednym z najważniejszych był fakt zwrócenia się przez burmistrza o opinię rady na temat zbycia udziałów w spółce Łazienki Chodzieskie. Proponowana kwota nie została do końca zaakceptowana przez radnych i komisję rady. Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z wątpliwościami w tej sprawie poprosił o opinię prawną radcę prawnego Urzędu Miejskiego, tak aby radni mieli jasność sytuacji i jej zgodności z prawem. Kolejne problemy dyskutowane przez radnych w punkcie interpelacje i zapytania dotyczyły modernizacji pływalni Delfin. Jak się okazało, koszt tej inwestycji jest znacznie wyższy od projektowanego wcześniej. Jest wyższy o ponad 600 tysięcy złotych i całkowity koszt modernizacji pływalni będzie wynosił 1 350 000 złotych. Według zapewnień inwestorów i wykonawców remont basenu zakończy się 31 października. Wielu radnych wyraziło swoją wątpliwość zarówno co do faktu rzetelności wyceny, jak i terminowości wykonania zadania. Kolejny problem dyskutowany podczas tej sesji to podejmowany także w naszym programie problem wykupu mieszkania przez jednego z mieszkańców naszego miasta, pana Roguszkę. Jak się okazuje, burmistrz Wojciech Nowaczyk potrzebuje jeszcze trochę czasu na to, by wyjaśnić tę sprawę i ostatecznie zakończyć na korzyść mieszkańca naszego miasta. Po dyskusji w punkcie interpelacji i zapytania radnych uczestnicy sesji przystąpili do wysłuchania sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze bieżącego roku. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, na stałe do kalendarza realizacji zadań naszej gminy weszło sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze, które w imieniu burmistrza miasta mam zaszczyt państwu przedstawić. Równo rok temu, referując realizację budżetu za okres pierwszego półrocza,
powiedziałem, że się udało. Dzisiaj mogę to powtórzyć. Udało się. Już drugi rok z kolei nasza gmina żyje i funkcjonuje w warunkach normalnych, zdrowych i realnych finansów. Opłaciło się wspólnie podjąć ryzyko i trud naprawy finansów miejskich. Od czasu do czasu staram się Państwu pokazywać owoce tego trudu w postaci dodatkowych pieniędzy, które wspólnie dzielimy, zaspokajając różne potrzeby naszej gminy. Dzieje się to dlatego, że znacznie mniej pieniędzy odprowadzamy do banków, a pozostają one w mieście. Pragnę przy tym podkreślić, że gmina jeszcze posiada wysoki, ponadprzeciętny stan zadłużenia, o czym pamiętamy, stopniowo i spokojnie je zmniejszając. Obecne zadłużenie na koniec pierwszego półrocza wobec banków wynosi 12 675 tysięcy, co stanowi 37,9% dochodu. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze doszło do dyskusji wśród radnych, nie tylko opozycji. Wśród zastrzeżeń, jakie wygłoszono, było m.in. wykonanie inwestycji na poziomie tylko 10%. Zarzut związany z tą informacją dotyczy bezczynności inwestycyjnej i przesuwania najważniejszych inwestycji na drugie półrocze. Ważnym faktem, który podkreślili radni, jest także przesunięcie zobowiązań wobec banków na rok przyszły, co umożliwi dobrą współpracę z bankami, o czym mówił w sprawozdaniu z wykonania budżetu skarbnik miejski. W odpowiedzi na wszystkie zarzuty burmistrz Wojciech Nowaczyk zapewnił radnych oraz zaproszonych na sesję gości o wykonaniu niezbędnych w mieście prac bez względu na opinię opozycji. Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał przygotowanych w porządku obrad tej sesji. Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalono ich granice, numery, siedziby obwodowych komisji wyborczych w naszym mieście w wyborach do Rady Miejskiej. Kolejna uchwała dotyczyła sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego. Kolejna uchwała przyjęta podczas tej sesji dotyczyła nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica, a następna nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy Leśnej i Łąkowej. Dokonano także niezbędnej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ulicy Kochanowskiego. Na tym zakończono obrady kolejnej sesji Rady Miejskiej. Wiele placówek oświatowych w naszym powiecie wymaga dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sporo w tym zakresie zrobiła szkoła w Ratajach. W zespole szkół licealno-gimnazjalnych gościli ostatnio członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych. Członkowie Powiatowej Społecznej Rady na rzecz osób niepełnosprawnych odwiedzili zespół szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach. Wizyta związana była z możliwością przyjrzenia się temu, jak jedna z pierwszych placówek oświatowych w powiecie chodzieskim przygotowała się na obsługę uczniów niepełnosprawnych. Po szkole oprowadził członków rady, uczestników spotkania, dyrektor placówki, pan Franciszek Wyrwa. Zaprezentowano m.in. sposób funkcjonowania windy dla niepełnosprawnych zamontowanej w szkole dzięki pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Winda służy na co dzień kilku uczniom szkoły poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także szeregowi uczniów, którzy mają pewne dysfunkcje ruchu i pokonywanie codzienne schodów stanowi dla nich spory problem. Podczas spotkania dyskutowano także o ogólnie pojętych problemach integracji. Okazuje się, iż młodzi ludzie niekoniecznie chętnie akceptują i tolerują niepełnosprawnych kolegów. Wiele jeszcze w tym zakresie jest do zrobienia. Szkoła w swoim programie wychowawczym zapisała również problemy integracji osób niepełnosprawnych i uczniowie na co dzień podczas lekcji wychowawczych i innych spotkań dyskutują na ten temat. Być może praca wychowawcza wykonana z nimi przyniesie
się wkrótce oczekiwane rezultaty. Pani prezes, szkoła w Ratajach jest jedną z niewielu placówek w powiecie chodzieckim, tak doskonale przygotowaną, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy obserwujecie Państwo taki trend, aby szkoły i placówki pedagogiczne zabiegały o to, by ułatwiać uczniom niepełnosprawnym korzystanie z ich oferty edukacyjnej? Rzeczywiście, jest to smutna, ale prawda. Niewiele szkół w naszym powiecie jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy tej to może okazji bardzo proszę władze miasta naszego, władze miast i gmin całego powiatu, aby pomogli naszym najmłodszym dzieciom, czyli uczniom szkół podstawowych, co by starać się zlikwidować bariery architektoniczne, co by pomyśleć o utworzeniu klas integracyjnych, bo potrzeba taka w szkołach specjalnych istnieje. A jak wszyscy zresztą wiemy, jest to bardzo ważne zadanie do wykonania, ujęte w naszym powiatowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza, że placówki szkolne i nie tylko mają szansę i możliwość skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych środków, które są w budżetach różnych jednostek na to, aby te bariery pokonywać. Oczywiście, że mają. Dlatego też następny apel, co by śledzić informacje w internecie, z jakich to programów placówki oświatowe mogą korzystać. No wiadomo, że ten rok już się kończy i niewiele zdziałamy, ale za chwilę jest rok następny i te programy będą wznowione. Więc bardzo proszę, co by rzeczywiście śledzić i korzystać. Pani Halino, musimy porozmawiać jeszcze o jednej sprawie. Tutaj pojawiły się w rozmowach z pedagogami, z nauczycielami szkoły w Ratajach sugestie co do tego, że nasi młodzi ludzie, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie do końca są przygotowani w szkołach poprzednich, w których się uczyli, ale także w domach rodzinnych do tego, aby normalnie funkcjonować obok osób niepełnosprawnych. W tym zakresie jeszcze też wiele zostaje do zrobienia. Oczywiście, że wiele. Wiemy, jakie są dzieci, jaka są młodzież. Są takie dzieci, które rozumieją doskonale sytuację, pomagają, ale i są dzieci, które przechodzą obok osoby niepełnosprawnej. Ja wiem, że w programach wychowawczych szkół ujęto problem z interesowania się opieki nad osobami niepełnosprawnymi. I jestem pełna nadziei, że na lekcjach wychowawczych w szkołach ta tematyka jest i będzie realizowana. No też myślę, że w domach rodzinnych wiele na ten temat powinno się rozmawiać, powinno się dzieci uświadamiać, co by tym biednym dzieciom niepełnosprawnym pomóc. Ale istnieje szansa, iż taka zmiana w mentalności młodych ludzi i zmiana w sposobie myślenia dyrektorów placówek oświatowych co do pozyskiwania środków na przełamywanie barier dla osób niepełnosprawnych doszła do świadomości i aby niepełnosprawnym żyło się po prostu lepiej. Pewnie, że jest nadzieja. Wiadomo, że tych środków jest sporo i będzie ich coraz to więcej i na pewno dyrektorzy szkół będą z tego wszystkiego korzystali. Niepełnosprawna młodzież i dzieci coraz częściej chcą wyjść z czterech ścian swoich domów i realizować obowiązek edukacji w normalnych placówkach, które dają im szansę poruszania się po szkole i codziennej współpracy z nauczycielami oraz to, co najważniejsze, kontaktu z rówieśnikami. Niepełnosprawni uczniowie zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach, z którymi rozmawialiśmy, są bardzo zadowoleni z warunków, jakie stworzyła im szkoła. Chcą realizować obowiązek nauki w tej placówce i namawiają wszystkich innych niepełnosprawnych uczniów, którzy będą mieli taką możliwość, by wybrali właśnie tę szkołę. A my liczymy na to, iż w powiecie chodzieckim dzięki środkom zewnętrznym będzie coraz więcej szkół, które przygotują się na przyjęcie niepełnosprawnych uczniów w szeregi swoich uczniów. W Lipiej Górze zorganizowano specjalny koncert dziękczynny, który miał być wyrazem wdzięczności dla doktora Antoniego Wysockiego za wieloletnią opiekę, nie tylko medyczną, nad mieszkańcami tej miejscowości. Szamociński Ośrodek Kultury we współpracy z Domem Kultury w Lipiej Górze zorganizował Międzynarodowy Dzień Muzyki i Wielkopolskie Śpiewanie. Impreza odbyła się w niedzielę 1 października w sali widowiskowej Domu Kultury w Lipiej Górze. Impreza połączona była z niezwykłym koncertem zatytułowanym Z potrzeby serca,
Koncert miał być podziękowaniem dla pana Antoniego Wysockiego za długoletnią opiekę lekarską nad mieszkańcami gminy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów z burmistrzem miasta i gminy Szamocin, panem Eugeniuszem Kucnerem na czele. Koncert przygotowali mieszkańcy Lipiej Góry i gminy Szamocin, którzy wiele zawdzięczają doktorowi Wysockiemu. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest doniosła, aczkolwiek nie chciałbym powiedzieć, że ona jest radosna, bowiem dzisiejsza uroczystość zamyka jakby pewien etap w życiu pana Antoniego Wysockiego i ta uroczystość również zamyka pewien etap w historii Lipiej Góry. Pan Antoni Wysocki pracował w tej miejscowości 38 lat. Ogromny szmat czasu. Przed chwilą żeśmy rozmawiali, tu z pana Antoniego usłyszałem, że nic specjalnego nie zrobił. On tylko pracował 38 lat w Lipiej Górze. Ale ja zaraz dodałem, że to tylko pracowanie niosło ze sobą również pewien element serca, bowiem praca lekarza to służba. I nikt z nas sobie nie wyobraża, żeby lekarz mógł pracować, nie wkładając swój zawód w serce. Pan Antoni Wysocki przez te 38 lat wkładał ogromne serce. Właściwie można powiedzieć bez przesady, nie będzie to przesadą, że pan Antoni Wysocki wpisał się w historię Lipiej Góry, w historię naszej gminy złotymi głoskami. Postać pana Antoniego była znana nie tylko w Lipiej Górze, nie tylko w Szamocinie, ale daleko poza granicami gminy. Sukcesy, jakie odnosił pan Antoni w leczeniu niektórych chorób nóg, znane były daleko, daleko poza granicami naszej miejscowości. I myślę, że te sukcesy były możliwe dlatego, że było wkładane serce. Ja myślę, że to serce również dostrzegali mieszkańcy tej gminy, tej miejscowości Lipia Góra. Bowiem rzadko się zdarza, że ktoś jest tak żegnany. Pan Antoni mówi, ja nie odchodzę, ja tylko zmieniam miejsce zamieszkania. Ale zmiana miejsca zamieszkania powoduje, że pozbywamy się z Lipiej Góry zacnego człowieka. Myślę, że wkład wszystkich organizacji z tej miejscowości w przygotowanie tej uroczystości jest właśnie tego wymownym dowodem. Jest wymownym dowodem tego, że mieszkańcy Lipiej Góry dostrzegali i dostrzegają serce, jakie niósł pan Antoni, pomagając innym ludziom. Praca lekarza to służba. To nie tylko zawód. To bycie na każde wezwanie. To służenie pomocą w najtrudniejszych chwilach. W chwilach, kiedy komuś się dzieje coś niedobrego. Zagraża coś zdrowiu. My również chcemy, jako samorząd gminny, dołączyć się do tego, jak powiedział sołtys, zadośćuczynienia. W sposób bardzo symboliczny, bo mamy przygotowaną odznakę honorową zasłużony dla miasta i gminy. Rada Miasta i Gminy w Szamocinie podjęła uchwałę, żeby pana Antoniego Wysockiego odznaczyć tą odznaką. Pan Antoni Wysocki za długoletnią opiekę lekarską nad mieszkańcami gminy został odznaczony specjalnym odznaczeniem zasłużony dla miasta i gminy Szamocin. Specjalne podziękowania wręczył mu także proboszcz miejscowej parafii oraz cała gminna społeczność wraz z koszem kwiatów, dyplomem dziękczynnym oraz smacznym tortem na podsumowanie długoletniej przyjaźni z gminą Szamocin. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim za zorganizowanie tak zwanego pożegnania. Ja osobiście nie lubię pożegnań. I jak już pan burmistrz zaznaczył, ja wcale nie odchodzę. Ja tylko zmieniam miejsce zamieszkania, ale tu będzie zawsze Lipia Góra. Pod to, że w rękach tych mój los.
W ramach podziękowań dla pana doktora Antoniego Wysockiego wykonano specjalnie z tej okazji przygotowany utwór muzyczny. Podczas Międzynarodowego Dnia Muzyki i Wielkopolskiego Śpiewania w Lipiej Górze po sygnale rozpoczęcia z Radia Merkury odśpiewano wspólnie także szereg starych polskich piosenek i zorganizowano również konkurs karaoke. Pierwszych 40 uczestników spotkania otrzymało okolicznościowe śpiewniczki. Jednak najważniejszym, największym bohaterem tego spotkania był pan Antoni Wysocki, który przez wiele lat sprawował medyczną opiekę nad mieszkańcami miasta i gminy Szamocin. Ludzkie talenty i pasje. Taki cykl realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Reaktywowano spotkania w ramach tego cyklu i na pierwsze z nich zaproszono autorkę pałuckich strojów ludowych. Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży po raz kolejny zaprosiła mieszkańców naszego miasta na interesującą wystawę. Tym razem przedmiotem wystawy były pałuckie stroje ludowe autorstwa pani Alicji Strachanowskiej-Ptak. Prezentację umiliła wszystkim uczestnikom kapela Folkrom Żnin. A pani Alicja Strachanowska-Ptak urodziła się w Arkuszewie niedaleko Gniezna. Jej korzenie to przodkowie wielkopolskiej wsi, którzy pielęgnowali dawne tradycje. Strój pałucki poznała i zaczęła haftować w Domu Kultury w Rogowie, gdzie uczestniczyła w zajęciach sekcji hafciarskiej. Od 2000 roku bierze udział w licznych konkursach sztuki ludowej, nie tylko pałuk. Bierze udział w Wiośnie na pałukach, gdzie otrzymuje rokrocznie interesujące nagrody. Między innymi nagrody związane z działalnością artystyczną, które przyznaje marszałek województwa wielkopolskiego. Wyróżniona została także w konkursach aktywności artystycznej twórców ludowych województwa kujawsko-pomorskiego. Prace pani Alicji prezentowane są na szeregu wystaw i festynów, a po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć je chodzieżanie w naszej bibliotece. Fascynacja sztuką ludową, kulturą pałucką i tymi pięknymi strojami, które dziś możemy tu oglądać. Fascynacja zaczęła się wtedy, kiedy sprowadziłam się na pałuki, czyli do Rogowa pod Żninem. I tam trafiłam na kurs właśnie haftu pałuckiego. Tak mnie to właśnie zafascynowało. W ogóle zawsze lubiłam hafty, robótki ręczne, a ten właśnie region ma takie piękne wzory haftów. Które elementy tego stroju są najpiękniejsze według pani, a jednocześnie najtrudniejsze do takiego ręcznego wykonania? Najpiękniejsze są kryzy, one są takie strojne. I czepce, które mają bardzo długie bandy, właśnie tym się wyróżniają w ogóle wśród wszystkich strojów ludowych polskich, że mają bardzo długie tak zwane bandy przy czepcach i bardzo haftowane, bardzo dużo, tak trudno. Proszę nam powiedzieć jeszcze, czy jest zainteresowanie sztuką ludową i tego rodzaju rękodziełem wśród ludzi młodych? Czy jest szansa, iż te tradycje nie zaginą? Pewna szansa jest, chociaż to nie jest aż tak popularna ta tradycja, ale jednak
w Szubinie odbywają się co roku konkursy tych haftów ludowych i to jakoś tak pobudza ludzi do tego zainteresowania tą sztuką ludową. Podziękowania artystce, autorce wszystkich prac, pani Alicji Strachanowskiej-Ptak złożyli nie tylko gospodarze spotkania, pracownicy biblioteki, ale także jej przyjaciele i znajomi, którzy często po raz pierwszy mieli okazję zetknąć się z jej działalnością artystyczną w takim szerokim zakresie. Biblioteka przygotowała także prezentację strojów ludowych z całego kraju, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich zwiedzających. Zorganizowaną wystawę wykorzystano także, aby uświetnić jubileusz pani Teresy Gorkowskiej, która od ponad 20 lat prowadzi punkt biblioteczny w chodzieskim klubie seniora. Z okazji jubileuszu wręczono jej specjalne dyplomy, nagrody i niespodzianki, którymi były oczywiście książki, które stały się przyjacielem życia pani Teresy przez 20 lat jej pracy na rzecz czytelnictwa i zawieranych przyjaźni nie tylko z książką, ale także z jej licznymi czytelnikami. Już od ponad 20 lat trwa pani przygoda i praca z książką. Jest to znakomity sposób na życie, ale także doskonały sposób na to, by żyć ciągle wśród ludzi. Mnie to bardzo cieszy, że mogę komuś książkę wypożyczać. Nie lubię tych ludzi, może źle powiedziałam, że nie lubię, ale nie rozumiem tych ludzi, którzy nie czytają. Jednak mając przez te 20 lat, 131, już miałam więcej, ale kilku mi umarło, 131 czytelników. Około 200 jest wypożyczeń ludzie, którzy czytają te książki. A koło 300 jest wypożyczonych książek. Niektórzy biorą tylko jedną, niektórzy i są tacy, co biorą 20 i 16, to różnie tak jest, nie? Prowadzi pani punkt biblioteczny w klubie seniora. Czy jest to jedyne miejsce, gdzie ludzie trzeciego wieku rozpoczynają swoją przygodę z książką? Tak, ja w klubie seniora od 20 lat. Przyszłam po panu Białkowskim w 86 i tak dotychczas. No, myślę, że skończę w tym roku, ale na razie nic nie mogę mówić jeszcze. No. Ale dzięki tej współpracy, dzięki pracy z książką zawarła też pani na pewno jakieś wieloletnie przyjaźnie. No oczywiście, są tutaj, znam ludzi, którzy chętnie przychodzą do klubu i czytają książki, nie, i to różne książki, od harlekinów począwszy na poważniejszych, takich tam przygodowych i romansach, to różnie tam biorą. Nie, są panowie, którzy czytają, nie, moja rodzina cała czyta, nie, którym muszę książki nawet wozić chociażby raz w miesiącu. Nie. Także jestem zadowolona z tej pracy. Wystawa strojów pałuckich w Miejskiej Bibliotece Publicznej to była wydarzeniem niezwykłym i pełnym emocji i energii. Nie tylko ze względu na jubileusz, ale także ze względu na dynamiczną prezentację kapeli muzycznej Folkrom Żnin. Lekcje przyrody i świadomości ekologicznej na łonie natury przynoszą najlepszy efekt. Przekonały się o tym przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, które spotkały się w lasach nieopodal Chodzieży z leśniczym Jerzym Cieślikiem. Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ulicy Rejmonta w Chodzieży miały okazję uczestniczyć w niezwykle interesującej lekcji przyrody. Lekcji przyrody, którą dzięki współpracy z Leśnictwem Podanin zorganizowano w lesie. Podczas wizyty dzieci miały okazję przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje na co dzień natura. Wysłuchały pogadanki na temat tego, jakie gatunki drzew rosną w lasach w okolicach naszego miasta i o tym, jak należy na co dzień zachowywać się na terenach leśnych. Oprowadzał dzieci po lesie leśniczy Jerzy Cieślik. Okazuje się, że najmłodsi mieszkańcy naszego miasta nie zawsze wiedzą, jak należy zachować się na terenach leśnych, nie znają także wszystkich nazw drzew i roślin rosnących na terenach naszych lasów. Taka lekcja z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci i poszerzy ich wiedzę o świecie natury. Drzewa wiecie, jakie tutaj rosną? Znacie te drzewa? A jakie tu są? Duże i małe, tak?
Więc są sosny, są świerki, jest modrzew, jest dąb, jest bóg, jest klon, jest daglezja. Także są wszystkie. Na przyszłość, jak idziecie do lasu, to należy być cicho. Nie należy śmiecić, prawda? Nie należy niszczyć grzybów, zbierać wolno, ale żeby iść takie, które są trujące, to nie wolno, bo to są też pożyteczne. Dobrze, jak przyjedziecie tutaj następnym razem w przyszłym roku, to wtedy zrobimy taką dłuższą pogadankę. Wy w tym czasie sobie już przygotujcie jakieś pytania do pana leśniczego. Leśny piknik to nie tylko czas na edukację przyrodniczą i ekologiczną, ale także okazja do znakomitej zabawy na świeżym powietrzu. Tak też wykorzystały przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży ten czas spędzony w lesie. Po wysłuchaniu pogadanki leśniczego Jerzego Cieślika i szeregu pytań, na które mógł odpowiedzieć przedszkolakom, dla dzieci przygotowano poczęstunek i wspólne zabawy w lesie. Z pewnością ta wizyta na terenach leśnictwa Podanin przyniesie ciekawe rezultaty, a dzieci będą chętniej wracały na łono natury do chodzieskich lasów. Na przystani Loku przy Jeziorze Miejskim zorganizowano piknik związany z organizowanymi w tym samym dniu drugimi regatami o jesienny dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. Mieszkańcy miasta znakomicie bawili się podczas spektaklu teatru wirtualnego Spiły i na zabawie tanecznej. Wielu mieszkańców naszego miasta skorzystało z kolejnego zaproszenia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego na rodzinny piknik i festyn. Tym razem zorganizowano go nad Jeziorem Miejskim na terenie przystani Lok. Impreza związana była z porannymi regatami o jesienny dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, które zorganizowano w tym roku po raz drugi. A wieczorem zaproszono mieszkańców miasta na pełen atrakcji festyn. W programie m.in. Taniec z ogniem to spektakl teatru wirtualnego Spiły. Znakomity performer z opracowaniem muzycznym i z ogniem w roli głównej. Do zabawy podczas imprezy grał zespół Kwiaty z Gołańczy, który poderwał wszystkich uczestników spotkania do wspólnej zabawy i radosnego tańca. Gospodarzem spotkania był prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Jacek Gursz, który zapewnił wszystkich uczestników o tym, iż nad chodziskimi jeziorami dziać się będzie wiele. Mamy fantastyczne dary natury, którymi nas obdarzyła. Trzy jeziora. Proszę mi wskazać miejsce, proszę mi wskazać dowody na to, że te jeziora tętnią i żyją właściwym rytmem, właściwym życiem. Tych darów nie możemy zostawić samych sobie. Musimy je umieć wykorzystać. Stąd też w naszym programie przede wszystkim stawiać będziemy na turystykę. Na to, aby to, co mamy, pozwoliło nie tylko stwarzać warunki do pracy, warunki do angażowania własnych umiejętności i własnych chęci, ale również po to, żeby to przynosiło pieniądze miastu, a także jego mieszkańców. Spektakl teatru wirtualnego Spiły przyciągnął uwagę i zainteresowanie wszystkich uczestników wieczornego spotkania nad Jeziorem Miejskim. Sporo w nim było emocji, tańca, wzruszeń i oczywiście ognia. Impreza zakończyła się ogromnym pokazem sztucznych ogni. Fajerwerki późnym wieczorem unosiły się nad całym miastem, a uczestnicy spotkania do białego świtu tańczyli podczas wspólnej zabawy z zespołem Kwiaty z Gołańczy. Żeby z tobą zostać na całe dwie lata. To wszystko w dzisiejszej panoramie chodzieskiej. Zapraszam Państwa na powtórki naszego programu w sobotę i niedzielę o 10 rano, a w poniedziałek o 18.30 jak zwykle Kurier Pilski. Do zobaczenia za tydzień.